Polski, zapraszając na spotkanie pierwszej rundy Pucharu Zdobywców Pucharu. Czerwono-biali, a w zasadzie biało-czerwoni, bo tak nazywają swoich ulubieńców kibice Wiszęcy. Za moment składy obu drużyn, przepiękne powitanie. Widzą Państwo tutaj całą kolorową ferię sztucznych ogni. No i mając chwilę czasu, może Marku powiedzmy dwa zdania o zespole Serie A, o drużynie, z którą dziś grać będzie Legia. Na pewno jest to drużyna, z której się bardzo często gra. Drużyna nie posiadająca takich wielkich indywidualności w drużynie. Skład bardzo wyrównany, często... Może przedstawimy Wiszęcę. 22 numerem Brivio, z 8 Urgwajczyk Mendes, z 5 Belotti, z 18 Dikara, z 3 Koko, z 7 Skenardi, z 4 Dikara, kapitan zespołu, z 10 Viviani, z 23 Brozetti, z 9 Luizo i z 20 Di Napoli. Oto trójka niemieckich arbitrów z głównym Hermanem Albrechtem, liniowymi Hertelem i Greiplem, którzy poprowadzą dzisiejszy mecz. Organizatorzy spodziewają się tutaj 15 tysięcy widzów. Najbardziej oczywiście wypełnione są trybuny, gdzie bilety są najtańsze, po 35 tysięcy lirów, czyli około 20 dolarów. Na te miejsca, na krytą trybunę, już trzeba wydać 200 tysięcy lirów, czyli prawie 120 tysięcy dolarów. Skład Legii w bramce Samotulski, później w obronie mamy Skrzypka, Zielińskiego i Betnaza oraz Magierę. W drugiej linii będziemy mieli Stolnicę, Kaczczaka, Sykiera, a także... Natomiast trzeba powiedzieć, że nie mógł skorzystać Francesco Guidolin, Urugwajczyka Otero, najlepszego strzelca Wiszęcy w poprzednim sezonie. Tak, niestety Urugwajczyk jest często kontuzjowany i jest to duże osłabienie Wiszęcy. W ataku Luizo i Di Napoli, a niemiecki arbiter Hermann Albrecht rozpoczyna spotkanie. Trener Guidolin przed tym meczem powiedział: jest to dla nas wielka okazja, której nie możemy stracić. Musimy ją wykorzystać. Jestem przekonany, że będziemy mieli przewagę przez nie tylko 90 minut dzisiejszego meczu, ale również przez 90 tego, który nas czeka za 2 tygodnie rewanżowego w Warszawie. Te spotkanie nawet kibice dosyć obraźliwie wyrażali się o prezydencie miasta z tego powodu, że miasto nic nie robi, żeby ten stadion był troszeczkę ładniejszy. Tymczasem z pozoru niegroźna akcja zakończyła się dobrą interwencją Grzegorza Samotulskiego, na którego udany występ w tym meczu liczymy. Potwierdził, że jest w wysokiej formie w niedawnym spotkaniu reprezentacji narodowej towarzyskim z Węgrami. Miejmy nadzieję, że powtórzy myślę Barka Onyszki wczoraj. Bardzo kontrowersyjny trener. Trener, który bardzo często ma konflikty z zawodnikami. Di Napoli. Di Napoli. Groźnie będzie bramka Luizio. Szkoda, bo Grasiu układała tutaj bardzo wyrównanie. A tymczasem... Strata piłki w linii środkowej. Szybkie, prostopadłe podanie, pole karne do Di Napoli, który zdołał się obrócić, zacentrować. Spóźnił się tutaj z dojściem do niego Dariusz Sykier. Miał go pilnować Jacek Bednarz, który pozostawił go bez opieki. Wsadził Jacka Zielińskiego w tym momencie do środka. Di Napoli. Luizio sam. No ale to jest wszystko to, co znamy, Marek, z występów ligowych Legii. Te mecze, które kończyły się porażkami. Słaba postawa, głównie właśnie linii defensywnej. Zresztą nawet w pierwszym inauguracyjnym spotkaniu z Górnikiem wygranym, i to wysoko, najwięcej obaw co do dalszej gry wzbudzała. Carlo, najstarszy na boisku, Koko, młodszy o 13 lat. No, chytre było to uderzenie. No ale swego czasu Janowi Domarskiemu niektórzy mówili, że weszła piłka, a była to dla nas tak szczęśliwa chwila, że różnie to bywa. Widzi się piłka w siatce. Nieważne, kto co mówi. Stolnica. Dobre przepuszczenie przez Czereszewskiego. Sykier. Z lewej strony jest Kaczczak. Teraz dopiero jest tam obok niego Mendes. Sokołowski, Kaczczak. Dobrze, ładnie, słupek. Szkoda, po raz drugi szkoda. Ale jeszcze Legia przy piłce. Sokołowski. Zejgbo i Czereszewski na polu karnym. Wcześniej gwizdek arbitra, faul Zejgbo. Bardzo ładna akcja. Zmiana strony gry. Sykier do Kaczczaka. Uderzenie za około 20 metrów po ziemi, na pierwszy słupek. No nie mają szczęścia dzisiaj. Poddenerwowany. Mirosław Jabłoński, ale nie ma co się dziwić, przeżywa. Tak jak przeciwko amatorom
Irlandii robił co mógł, żeby zmobilizować graczy. Dziś musiał wpłynąć, musiał ich uspokoić. Nie potrzeba było nikogo mobilizować, wiadomo, rywal. Reprezentant Serie A, mają legioniści w pamięci pojedynki Widzewa z Parmą. Oglądali występ udany Widzewa z niedawnym klubem Marka Koźmińskiego. No ale nie taki diabeł straszny, jak się okazuje. Dwie stworzone akcje, szansa na wyrównanie. Jest w tym meczu cały czas, trzeba być niesłychanie uważnym w obronie. Choć ten plan nakreślony przez trenera Jabłońskiego legioniści realizują. Nie pozostawiają Zegwo samego, nie pozwolili na skrócenie pola gry, dochodzą do Zegwo. Nieźle gra druga linia, choć teraz groźnie, to prostopadłe podanie i niestety Ambrozetti. Tak to jest w piłce, niewykorzystane sytuacje się są. Tak jest, niestety. Błąd środkowych obrońców, zostawili praktycznie cały środek obrony pusty. Podanie do prostopadłe do Ambrozetti. Niestety. Chwaliłem, że Legia dobrze realizuje założenia taktyczne, ale najwięcej zastrzeżeń wzbudzała linia defensywna, która robi długi, drugi, no kardynalny można powiedzieć, błąd w tym spotkaniu. Nie zdążył tutaj Magiera z przyjęciem tej piłki, wyszedł Jacek Zieliński, nikogo już nie było, no i nie miał problemu w uderzeniu Ambrozetti. Niestety błąd Stolnicy, który powinien zablokować Ambrozetti, praktycznie zawodnik. Bieg tam nieobstawiony. I kiedy mogło być 1-1, jest 0-2. Cykier, Magiera. Powrót graczy Wiszęcy też jest imponujący. Trudno wtedy rozegrać piłkę. Teraz ładne przejęcie przez Skenardiego. I tutaj niepilnowany Ambrozetti. I na poli, brawo Grzegorz Samoturski. Bardzo ładna interwencja Samoturskiego. Ale niestety znowu drużyna Legii pozwoli. Za łatwo Wiszęca dochodzi do tych strzeleckich czystych sytuacji na polu karnym. Magiera, jest szansa na wyjście, Cykier. No może być ciekawie teraz. Środkiem Tereszewski, do niego dogranie z lewej strony jest Sokołowski. Chyba i byli partnerzy ze Stomilu, Sokołowski. Pole karne, Zejbo na polu karnym, Sokołowski. Indywidualna akcja! Niewiele brakowało. No szkoda, po raz kolejny. Bardzo ładna akcja. Bardzo dobry strzał Sokołowskiego i odpowiedź. W zasadzie nie miał innego wyjścia. Musiał to rozegrać indywidualnie. Zejbo był dokładnie pilnowany. Nie było do kogo dograć. Podjął bardzo słuszną decyzję. Zamarkował wejście do środka. Uderzy z lewej nogi, która z jego mocniejszą stroną. Odpowiedź bramkarza wspaniała. Tak, tutaj duże brawa dla Brivio. Chwaliłem Samoturskiego, ale ten teraz pokazał, że sporo naprawdę potrafi. Legia przeżywała głęboki kryzys formy. Zastanawiano się, jakie są tego przyczyny. Teraz błąd Luizo, obok niego Zieliński. Zwolnił. I teraz ładny strzał Beketo. Udaną interwencją Grzegorza Samoturskiego będzie rzut rożny. Dobra interwencja bramkarza. Ale patrząc na skład personalny, byliśmy pełni obaw przed tym spotkaniem. Tym bardziej, że po występie twoich kolegów z Serie A, Parmy, która sobie tak łatwo poradziła z Widzewem. Widzew wyciągnął słuszne wnioski, bardzo korzystnie zaprezentował się, wygrywając. Tutaj Legia przegrywa 0-2, ale jak mówi Marek Koźmiński, nie wszystko stracone. Markus, mów kilka jeszcze o tym, co nas czeka za 2 tygodnie. Jak mówiłeś, Wiszęca nie zmieni stylu gry, będzie prezentowała to, co dziś pokazała. Tak, będzie miała większe możliwości wprowadzania kontrataków, bo Legia musi atakować. Tym są mistrzami. Będą szukali zagania skrzydlających, dwóch swoich szybkich skrzydłowych, Skenardi, Ambrozetti. Legia musi postawić wszystko na jedną kartę, szukać bardziej gry odważnej. Dojdzie Stanik, może dojdzie Kozioł, może dojdzie Karwan, może dojdzie do pełni sił Skrzypek. Na pewno jeden napastnik, jakim jest Zejbo z przodu, to za mało.